Cześć, czołem, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy na kanale Kwadron, ja jestem Kamila Burzymowska, a dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak się przygotować do tatuażu. Ten odcinek będzie przeznaczony dla tych wszystkich, którzy wykonują swój pierwszy tatuaż już niedługo, dla tych, którzy będą ten tatuaż nowy robić zapewne na jakiejś większej powierzchni ciała i będzie to duża praca, jak i dla tych wszystkich, którzy dotychczas jeżdżąc na sesję tatuażu mieli wrażenie, że mogli się do tego przygotować lepiej. Zatem mam nadzieję, że wszystkie moje wskazówki, które dzisiaj Wam udzielę, będą Wam się podobały, będą pożyteczne i sprawią, że Wasz zabieg tatuowania będzie o wiele przyjemniejszy. Zatem posłuchajcie uważnie. Dzisiejsze rady, które dla Was przygotowałam, podzieliłam sobie na 3 grupy. Pierwsza grupa to te rady, które wypadałoby wziąć sobie do serca już tydzień przed tatuowaniem bądź kilka dni przed tatuowaniem, a tak naprawdę moglibyście niektóre z tych rzeczy już wykonać dużo wcześniej. Kolejna grupa rad to te, które fajnie byłoby zrobić dzień przed tatuowaniem. Tego typu wskazówki pomogą Wam dnia następnego czuć się lepiej i sprawniej. A ostatnia grupa moich wskazówek dla Was to te wskazówki, które trzeba by było spełnić w dniu, w którym będziecie tatuowani. Zacznijmy od tego, żeby myśleć o zabiegu tatuowania w bardzo poważny sposób. Ponieważ, jak dobrze wiemy, większość ludzi naprawdę cierpi podczas tatuowania. Dla jednych, tak jak ostatnio nawet wspominałam w poprzednim odcinku, jest to naprawdę spacer po łączce, ale dla większości z nas to nie jest spacer po łączce. Zatem pamiętajcie, aby zrobić wszystko, żeby tego dnia czuć się lepiej. Tak naprawdę najlepiej, więc musicie wyeliminować wszystko to, co sprawi, że będziecie czuć się źle. W tym oczywiście jest również kac, choroby, przepracowanie, przemęczenie. Nie chcecie tego normalnie, a co dopiero wtedy, kiedy ktoś Wam będzie zadawał ból. Więc pomyślcie o tym w ten sposób i od tego chciałabym zacząć cały ten odcinek. Żeby łatwiej mi było dzisiaj przekazać Wam wszystko to, co mam do powiedzenia, przygotowałam sobie listę. Tą listę będziecie mieli również dostępną w opisie tego filmu. To będą takie krótkie podpunkty, które będziecie mogli sobie przypomnieć w każdym momencie Waszego życia i nie będziecie musieli tego wszystkiego słuchać od początku, bo rozumiem, że po którymś razie może być mój głos lekko irytujący. Żartuję oczywiście, więc miejcie na uwadze, że będę czasami zerkać na moją listę, bo jest ona dla mnie bardzo ważna, bo mam tutaj wiele podpunktów i wiele rzeczy, które chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, a moja pamięć nieco czasami szwankuje. Więc zaczynam od rzeczy, która jest dla mnie niebywale ważna, a jest to rzecz związana ze wszystkimi alergiami i chorobami skóry. Ponieważ wielu z nas zastanawia się od samego początku, przed wytatuowaniem się, czy jesteśmy na coś uczuleni. Czy jesteśmy uczuleni na którąś farbę, na tusz, a bądź na cokolwiek, co mogłoby nas w trakcie tatuowania uczulić. Wówczas myślę, że najrozsądniejszym będzie pójście po prostu i przebadanie się, zrobienie sobie badań, czy macie na któryś z składników, które wykorzystuje się w tatuowaniu uczulenie. Tak jak wspomniałem, są też osoby, które chorują na choroby skóry, bądź mają alergie, które objawiają się tym, że na Waszej skórze wychodzi wysypka, podrażnienia i tego typu różne historie, które no niestety powodują, że to tatuowanie w tym miejscu może być niemożliwe, ale niekoniecznie. W tym przypadku również trzeba by się było udać do lekarza specjalisty i wówczas lekarz dermatolog powie Wam, czy choroba, którą macie bądź alergie, które macie, przeszkodzą Wam w tatuowaniu się czy nie, ponieważ warto by było, żebyśmy mieli piękny tatuaż, który będzie się dobrze przyjmował na naszej skórze i nie spowoduje on problemów w gojeniu się bądź jakichkolwiek innych problemów poważniejszych niż tylko to, że będzie się nam tatuaż goił trochę dłużej. Kolejna kwestia to, że moi drodzy, podrażniona skóra nie powinna być tatuowana. To znaczy, jeżeli przydarzy Wam się jakiś wypadek w tym miejscu, w którym macie mieć tatuaż, to pamiętajcie, musicie o tym powiadomić Waszego tatuatora dużo, dużo wcześniej. To znaczy, jeżeli będziecie mieli jakiś problem na skórze,
chociażby 2 tygodnie przed tatuowaniem i nie będziecie pewni, bo trudno jest przewidzieć, czy to podrażnienie zniknie Wam do końca, do dnia tatuowania, to pamiętajcie, żeby tatuatora o tym powiadomić, ponieważ jeżeli Wy powiecie swojemu tatuatorowi w dzień tatuowania, że ej, sorry, ale mnie nie będzie, bo okazało się, że nadal mam na przykład strupa, bo miałem, nie wiem, wypadek na motocyklu, no to jest to trochę nieeleganckie z Waszej strony, ponieważ no, tatuator ani nie może już wtedy kogoś nowego przyjąć na Wasze miejsce, więc przepada mu dzień pracy, przepadają mu zarobki, jak i tym osobom, które bardzo chciałyby się u niego wytatuować, przepada miejsce, ponieważ mógłby wtedy ich wytatuować i to oni byliby szczęśliwymi posiadaczami nowego tatuażu. Ale niestety tak nie będzie, jeżeli będziecie zachowywać się nieelegancko. Tak, musiałam Was trochę zganić, tych wszystkich, którzy czasami zachowują się niefajnie. Więc jeżeli cokolwiek wychodzi na Waszej skórze, od razu powiadomcie tatuatora o tym. Tutaj może przytoczyłam taką dość ekstremalną sprawę z tymi strupami, ale są też mniejsze podrażnienia albo wysypki, które też nie mogą, które też stanowią problem, ponieważ nie można robić tatuażu na skórze z wysypką. Więc pamiętajcie o tym. Kolejna rzecz to, ażebyście dbali o siebie. Dbanie o siebie jest ważne nie tylko przy tatuowaniu, tylko tak generalnie. Ogólnie dbajcie o siebie, bądźcie zdrowi i starajcie się po prostu się nie przeziębić bądź nie zachorować. Ponieważ jeżeli będziecie chorzy, to niestety tatuowanie się nie jest najlepszym pomysłem z różnych perspektyw. Z Waszej perspektywy, czyli z perspektywy osoby, która przyjdzie na zabieg tatuowania i będzie się źle czuła już z samą sobą, ponieważ choroba spowoduje, że no niestety nie będziemy się czuć do końca fajnie i tak naprawdę wolelibyśmy leżeć w tym momencie w łóżeczku pod kocykiem i oglądać, bo sami wiecie co, ale no niestety tak nie będzie. Jeżeli przyjdziecie na tatuaż, to długo jeszcze łóżeczka nie zobaczycie, jeżeli to jest długa sesja, a będziecie o nim marzyć jeszcze bardziej niż marzyliście z samego rana, kiedy przyszliście na sesję. Zatem musicie pamiętać o tym, że nie przychodźcie chorzy na sesję, bo dla Was to będzie totalny wysiłek, będziecie się źle czuć, będziecie źle znosić tę sesję. Ale jest to też bardzo złe z perspektywy tatuatora, ponieważ jeżeli przyjdziecie chorzy, to go zarazicie. A jeżeli go zarazicie, to znowu pojawia się ten moment, w którym on nie może przychodzić do pracy, nie może jej wykonywać, nie może zarabiać pieniędzy, a inni nie mogą być wytatuowani, ponieważ musi tę sesję odwołać, przełożyć, najprawdopodobniej z całego tygodnia. No i co? No i to chyba kiepskie, nie? Jeżeli przez Waszą nieodpowiedzialność tyle ludzi musi gdzieś tam sobie przebukować całe życie i znaleźć kolejne nowe terminy, które nie będą wcale takie proste do znalezienia, szczególnie u tych tatuatorów, do których na termin czeka się bardzo długo. Kolejna kwestia to też to, że oczywiście zarazicie wszystkich innych, którzy są z Wami w sali, zatem innych klientów, innych tatuatorów, menadżera studia, kogokolwiek, po prostu nie róbcie tego. W ogóle nie wychodźcie z domu, jak jesteście chorzy i nie musicie. To jest jeszcze inna dygresja. Zatem przed sesją nie planujcie również wyjazdów w tropiki. W tropiki albo w każde inne miejsce, gdzie świeci dużo słońca i możecie się opalić. Bo dla tatuatora, szczególnie dla tego, który ma zamiar Wam wykonać dużą, kolorową pracę, nie ma nic gorszego niż to, kiedy przyjdziecie do niego z opaloną skórą. Mam na myśli to, że opalona skóra dzisiaj jest opalona, a za miesiąc może już nie być i dzisiaj ma zupełnie inny kolor niż za miesiąc. Zatem o ile tatuator wie, jak wyglądają dane kolory na skórze, to Wy nie do końca musicie być świadomi tego, że ten tatuaż dzisiaj wygląda tak, a za miesiąc będzie wyglądał inaczej, kiedy Wasza opalenizna zejdzie. On nie chce Wam wykonywać, on, to znaczy tatuator, nie chce Wam wykonywać tatuażu na opalonej skórze, bo on też, jemu też się gorzej pracuje, też gorzej widzi to wszystko i z innych powodów po prostu praca jest utrudniona. Ale z Waszego punktu, no też byłoby, myślę, fajniej, jeżeli byście od samego początku widzieli, jak ten tatuaż wygląda, jak będzie wyglądał, a nie jak będzie wyglądał, dowiecie się dopiero za kilka miesięcy bądź tygodni, kiedy ta palenizna z Was zejdzie. Kolejnym punktem jest to, żeby się nie przeciążać. Nie przeciążać to znaczy, jeżeli jesteście z zapalonymi
ludźmi, którzy uwielbiają sporty, chodzą na siłownię, chodzą pływać i tak dalej, i tak dalej. I być może robicie to cały czas, to rozumiem, że wasze ciało jest do różnych tego typu aktywności przyzwyczajone. Ale w dalszym ciągu pamiętajcie, że być może warto jest sobie tą siłownię odpuścić na jakieś 2-3 dni przed tatuowaniem, albo przynajmniej na dzień przed tatuowaniem. I tak będziecie musieli ją sobie odpuścić na jakieś 2 tygodnie po wykonaniu tatuażu, więc rzeczywiście wydaje mi się, że te kilka dni czy jeden dzień niezbyt wiele zmieni w waszym życiu, a być może uratujecie siebie przed tym, żeby po prostu czuć się niekomfortowo w dniu tatuowania. Wiadomo, powiedzmy pół roku ćwiczycie i czujecie się super, ale jest ten jeden dzień, w którym możecie się przeciążyć i dnia następnego to tatuowanie będzie po prostu dla was totalnie nieprzyjemne. Co więcej, nawodnij się. To jest bardzo ważne, kolejna to jest bardzo ważna rzecz, którą warto się kierować nie tylko jeśli chodzi o tatuowanie, ale w ogóle o żyćko, czyli woda i nawadnianie swojego organizmu, więc pijcie dużo wody. A jeśli chodzi o tatuowanie, to jest to super fajna opcja, ponieważ jeżeli zaczniecie się już nawadniać tydzień przed tatuowaniem, to raz, że będziecie się czuć fajniej, to dwa, wasza skóra będzie zupełnie inna. Będzie fajniejsze dla tatuatora do tatuowania. Wówczas wy będziecie ten zabieg przechodzić lepiej, jak i jemu będzie się lepiej tatuować. Będzie to szło sprawniej, szybciej skończycie. Dla mnie same plusy. Kolejna opcja to suplementacja. To też jest kolejna z tych rzeczy jak woda, którą warto by było w ogóle generalnie robić w życiu. Ja suplementuję się witaminą C i D i wam również to polecam. Witamina C i D nie dość, że polepszy waszą odporność, to również spowoduje to, że wasza skóra również będzie w lepszej kondycji do tatuowania i do przyjmowania tuszu. Dowiedz się, czego potrzebujesz do wygojenia tatuażu. W moim poprzednim filmiku dla was, który możecie znaleźć w linku powyżej, wspominałam o tych rzeczach, które przydadzą wam się tuż po tym, jak wyjdziecie z salonu tatuażu i będziecie musieli sprostać zadbaniu o wasz tatuaż zaraz po tym, jak odetniecie pępowinę z tatuatorem i wyjdziecie z salonu tatuażu. Zatem, jeżeli robicie sobie tatuaż i skonsultowaliście być może wcześniej już z tatuatorem, jak ma wyglądać pielęgnacja waszego tatuażu, pamiętajcie, zawsze możecie o to zapytać przed tatuowaniem. Po prostu napiszcie do tatuatora bądź do studia i poproście o taką wiedzę wcześniej, ponieważ chcielibyście się do tego przygotować. Wówczas możecie sobie zakupić folię, możecie zakupić sobie ewentualnie taśmę, jeżeli to będzie zwykła folia, jeżeli to będzie second skin, to folia nie jest potrzebna, o second skinie też mówiłam w poprzednim materiale. Na pewno przyda wam się jakieś mydełko, o czym też mówiłam w poprzednim materiale. No i co? I jeszcze we wcześniejszym materiale, który link znajdziecie gdzieś tu, wspominałam o kremach i masłach. To też warto sobie już przygotować dużo wcześniej, ponieważ kurde, wyobraźcie sobie tą sytuację, że dobra, przeżyliście już tą sesję, było ciężko, czujecie się jak po maratonie i nagle bang, okazuje się, że po prostu chcecie już szybko trafić do łóżka, już prawie jesteście jedną nóżką w domku, drugą nóżką już pod kocykiem, już macie prawie herbatkę w ręku, już czujecie jak jest ciepło i nagle Żadna herbatka, żaden kocyk, bo musicie teraz śmigać i kupować rzeczy, które wam się przydadzą do wygojenia waszego tatuażu już od dnia następnego. Aczkolwiek są też takie metody gojenia, które rzeczywiście trochę przedłużają ten czas i możecie się bezpiecznie przygotować jeszcze przez kilka następnych dni. Ale myślę, że mimo wszystko nie wiecie, jak wasz organizm zareaguje na tatuaż, zatem warto by było przygotować się wcześniej i zakupić sobie te wszystkie rzeczy, mieć już je w domu i potem wylegiwać się i wiecie, czuć się świetnie w domku bez konieczności wychodzenia z niego. Co więcej, to już są, słuchajcie, ostatnie rzeczy z tego pierwszego, z pierwszej grupy moich cudownych rad. Tak naprawdę jest to ostatnia rzecz. Kup sobie to, co może być ci potrzebne podczas sesji. Dlaczego mówię o tym w tej grupie rzeczy, które możecie zrobić wcześniej niż dzień wcześniej? A możecie to zrobić dzień wcześniej, możecie nawet to zrobić w dniu sesji, ale po co sobie dokładać tych wszystkich rzeczy, które powinniście zrobić, jeżeli możecie je sobie zrobić wcześniej? To znaczy, moim zdaniem warto byłoby mieć w dniu sesji przy sobie, ze sobą coś słodkiego.
batonik, czekoladę, nie wiem, lizaka, cukierki, cokolwiek. Coś, co ma cukier. A to samo myślę o napojach. To znaczy fajnie jest mieć butelkę wody, bo butelka wody jest super, bo jak mówiłam, warto się nawilżać, nawadniać. Ale coś, co ma cukier, na pewno jest czymś, co pomoże Wam w przetrwaniu tej sesji, ponieważ pamiętajcie, że nie wiecie naprawdę, jak Wasz organizm zareaguje. Mówię to również do tych, którzy się tatuują od dawna. Być może te kilkanaście sesji do tyłu było zajebiście, ale ten dzień może być taki, że niestety nie będziecie się czuć dobrze, będzie Wam słabo i wówczas cukier Wam się przyda. Zatem możecie sobie taki zestawik przygotować już wcześniej i mieć go gotowego, spakowanego w plecaczek, w torebeczkę albo w cokolwiek tam chcecie sobie spakować Wasze rzeczy. I to się Wam przyda. Pamiętajcie! A teraz przejdziemy do części drugiej. Część druga, czyli wszystko to, co warto by było zrobić dzień przed tatuowaniem. Oczywiście możecie to robić wcześniej niż tylko dzień, ale ten dzień wcześniej pamiętajcie o tym. I zacznę tak trochę może dziwnie, ale moim pierwszym punktem w tych moich wszystkich wskazówkach, w tej grupie wskazówek jest to, żebyście się nie konsultowali ze wszystkimi na świecie w sprawie Waszego tatuażu, bo wiem, że ten dzień wcześniej to jest taki dzień newralgiczny, bo już zdajecie sobie sprawę, ej, jutro będę miał tatuaż, szczególnie, że to jest Wasz na przykład pierwszy tatuaż i dochodzi do Was, o kurde, no jestem trochę podjarany, trochę jednak się boję, trochę adrenalina, a trochę jednak strach. I wtedy przychodzi Wam do głowy to, że a może zacznę się teraz konsultować, spytam się znajomych, spytam się rodziny, spytam się kogoś i kogoś. Nie róbcie tego. To jest Wasz tatuaż i jeżeli wymyśliliście to sobie wcześniej, że chcecie mieć taki, a nie inny tatuaż, to oznacza, że najlepiej jak będziecie o nim wiedzieć Wy i nie będziecie o nim rozmawiać ze wszystkimi na świecie, ponieważ każdy ma inny gust. Jeżeli zapytacie się mamy, to zapewne powie Wam, dziecko, nie rób sobie tatuażu, albo na przykład to jest wstrętne. Spytacie się ziomeczka, a ziomeczek Wam powie, jasne, rób to i zrób tego jeszcze w ogóle 10 razy więcej. I pomiędzy tą skrajnością, a to jest tą skrajnością, trudno będzie Wam znaleźć jakieś rozwiązanie tej sytuacji. Zatem nie róbcie tego. Czasami tatuator przygotuje dla Was projekt wcześniej i pewnie będziecie go mieli już wtedy dzień przed tatuowaniem, choć większość tatuatorów pracuje tak, że projekt przygotowuje dla Was w dniu tatuowania. Jeżeli taki projekt macie, nie dzielcie się z nim ze wszystkimi, bo to naprawdę bez sensu. Każdy będzie miał inne zdanie na ten temat, a to jest Wasze ciało i Wasz tatuaż, więc pamiętajcie o tym, że może po prostu warto sobie w tym momencie odpuścić zdanie innych. Kolejna ważna rzecz to to, żeby przygotować sobie gotówkę. Wiadomo, możemy to zrobić w dniu tatuowania i chodzić po bankomatach i wypłacać pieniądze, ale może bez sensu jest sobie dokładać coś takiego z rana przed tatuowaniem. Może warto zrobić to dzień przed. Mówię o gotówce, ponieważ wiele salonów tatuażu nie przyjmuje płatności kartą. Być może niektórzy już muszą, być może niektórzy powinni, a niektórzy może zaraz będą, wszyscy będą musieli, ale są takie studia, które po prostu jeszcze nie przyjmują płatności kartą i warto by było, żebyście byli przygotowani na płatność gotówką. Mówię o tym tak, bo wielokrotnie sytuacja miała takie miejsce, że po wykonaniu tatuażu ktoś wychodził do bankomatu, kto był już bardzo zmęczony tatuowaniem, całym procesem, w bólu i dojście jeszcze i szukanie bankomatu no nie należało do najlepszych rzeczy do wykonania tego dnia tuż po tatuowaniu, więc odpuśćmy to sobie i przygotujmy się do tego wszystkiego dużo wcześniej. W tym przypadku dużo wcześniej to jeden dzień. Ten jeden dzień myślę dla Was to jest nic, a dla tatuatora to jest bardzo dużo. Jeżeli będziecie już przygotowani na rozliczenie się z nim w formie gotówkowej. Słuchajcie, to już myślę, że jest dla wszystkich jasne, ale oczywiście o tym też powiem. Nie pijcie alkoholu dzień przed tatuowaniem, nie pijcie również go w trakcie tatuowania, ale mówimy tutaj o dniu poprzedzającym tatuowanie. Nie pijcie. Jest też tak, że myślę, że wiele osób to wie, że wypijemy sobie dwa piwka dzisiaj i będzie okej, ale w inny dzień wypijemy dwa piwka i będzie trochę mniej okej.
To są przysłowiowe dwa piwka, ale mogą być to też drinki albo butelki. Rozumiecie, o co mi chodzi? Chodzi o to, że no, czasami nasz organizm reaguje inaczej. Być może pijecie alkohol często i nigdy Wam nic nie jest i w ogóle nie wiecie, co to kac, ale może akurat w dniu tatuowania poznacie to słowo. Co więcej, no nie oszukujmy się, ale nasz organizm jest trochę wykończony po piciu alkoholu i na pewno nie chciałby przyjmować takiej dawki bólu, jakim jest tatuowanie i wykonywanie rany. Powtarzam raz jeszcze, tatuowanie to robienie rany na ciele. Więc jeżeli Wasz organizm chciałby zwalczyć tą ranę i to wszystko, co mu jest właśnie robione, no to wszystkie swoje siły skoncentruje właśnie na tym, a naprawdę myślę, że Wasz organizm wolałby koncentrować się tylko na tym, a nie jeszcze na ratowaniu Was po spożyciu nadmiernej ilości alkoholu. Więc odpuśćmy sobie ten dzień na picie i przyjdźmy po prostu następnego dnia świeży, wypoczęci i radośni i nieskacowani. Serio, to jest dobra rada. Kolejne to, żebyście również nie zażywali narkotyków dzień wcześniej, ale to chyba nie muszę Wam o tym mówić, bo zrobi się trochę creepy i cringe'owo i tak dalej, ale no wiecie, no w ogóle nie bierzcie narkotyków, ale nie bierzcie ich na pewno dzień wcześniej. To jest podobna sytuacja jak z alkoholem, nie wiecie, jak zareagujecie. No i przygotujcie sobie odpowiednie ubrania. Ciepłe, luźne. Jest też tak, że kiedy tatuujecie się długo, to Wasze ciało w pewnym momencie, no troszeczkę inaczej przyswaja temperatura, która jest. Czasami jest tak, że robi nam się momentalnie bardzo zimno i chcemy się czymś przykryć. Musimy też wziąć pod uwagę to, w jakim miejscu będziemy tatuowani i dostosować Waszą garderobę tego dnia pod to miejsce, żebyście mogli jakąś część garderoby zdjąć, jakąś część garderoby zostawić, żeby nie było tak, że będziecie leżeć praktycznie nadzy, kiedy tatuujecie sobie ramię, bądź ubrani po prostu po szyję, kiedy jest, nie wiem, ciepło na dworzu i to jest bez sensu. Jakby dostosujcie do warunków atmosferycznych Wasze ubranie, jak i do miejsca, na którym będziecie mieli robiony tatuaż. To jest bardzo ważne. I przede wszystkim luźne ubrania. W tym momencie nie musicie się stroić w dziewczyny, słuchajcie, w super dopasowane kiecki i szpile. Odpuśćcie to sobie. Załóżcie sobie dresik i będzie naprawdę fajnie Wam się tatuować i Waszemu tatuatorowi również pracować, bo zadowolony klient, zadowolony tatuator, wszystko przebiega wtedy super sympatycznie i wszyscy są szczęśliwi, więc pamiętajcie o tym, a już zaraz przechodzę do ostatniej grupy rzeczy, o których warto pamiętać przed tatuowaniem. Zatem przejdźmy do mojej ostatniej grupy porad, czyli tych rzeczy, które powinniście zrobić w dniu tatuowania, ażeby sam zabieg tatuowania przyszedł Wam super. Pierwszą rzeczą i jedną z moich zdaniem najważniejszych rzeczy jest wyspanie się. Otóż, jeżeli wyśpicie się, to nie będziecie tak bardzo marudni podczas następnej sesji, więc tatuatorowi będzie lepiej Was tatuować. Wy będziecie mieli świeży umysł do zobaczenia Waszego projektu i stwierdzenia, czy tak, ten projekt to jest ten projekt, który chciałbym mieć na całe życie. No i również będzie Wam się zdecydowanie lepiej pracować z tatuatorem podczas tatuowania, to Wy będziecie ten ból zapewne lepiej znosić, jeżeli się tylko wyśpicie. Tylko jaż. Słuchajcie, kolejna moja porada być może nie tyczy się tak bardzo Waszego komfortu, jak komfortu tatuatora, a uwierzcie, komfort tatuatora jest totalnie ważny. I tu mam na myśli to, abyście umyli się porządnie przed tatuowaniem, użyli antyperspirantu i zrobili wszystkiego, żeby być pachnącym czystym. Ponieważ człowiek, który będzie Was tatuował, naprawdę chciałby, żebyście byli czyści, żeby nie musiał gdzieś konfrontować siebie z nieprzyjemnymi zapachami, bo jemu będzie się lepiej pracowało, a Wy nie będziecie się czuć trochę z dyskomfortem podczas całego tego zabiegu, więc weźcie to sobie pod uwagę. Kolejna rzecz to zjedzenie solidnego posiłku. Musicie się najeść.
Ja wiem, że być może jest tak, że pierwszy tatuaż może wzmagać w Was stres i strach. To normalne, nie bójcie się tego. A co za tym idzie, może też być tak, że no będzie Wam się brzuszek i gardło trochę zatykało w dniu tatuowania, bo tak stres wielokrotnie działa. Ale mimo to myślę, że warto byłoby pomyśleć nad czymś, co byście zjedli z ogromną ochotą. Myślę, że nawet jakbyście sobie zjedli pizzę z samego rana, to naprawdę nic się nikomu nie stanie, jeżeli to jest jedyna rzecz, która Wam przejdzie przez gardło, a się najecie. Serio, zjedzenie porządnego posiłku to jest absolutny must have, jeśli chodzi o ten najważniejszy dzień, czyli dzień, w którym się tatuujecie. Wracając jeszcze do tych czynności, które będziecie robić pod prysznicem w dniu tatuowania, nie gulcie się. Znaczy nie gulcie tych miejsc, które będą tatuowane. Na pewno są różne szkoły i być może nawet Wasz tatuator powie Wam, żebyście ogolili to miejsce dzień przed. Jeżeli tak powie, to zróbcie. Ale generalnie uważam, że taką radą najlepszą w tym momencie to jest jednak, żebyście tego nie robili, jeżeli nie dostaniecie takiego przykazu z góry. Tatuator, każdy ma maszynkę do golenia i każdy to miejsce ogoli tak, jak powinien. Nie robimy tego dlatego, że po prostu nasza skóra może zareagować w różny sposób, kiedy sami będziemy to robić w domu. Szczególnie jeżeli tego miejsca nie golimy często, to mówię, może być różnie. Więc unikajmy, tak jak wcześniej wspominałam, wszelkich podrażnień. To nie jest dobry pomysł, więc niech tatuator sam to zrobi w odpowiedni sposób, żeby wszystko było dobre. Kolejna rzecz to nie łykać środków przeciwbólowych, moi drodzy, nie łykajcie. Ja wiem, że możecie myśleć, że tatuaż to jest... możecie myśleć, to jest prawda, tatuaż to jest ból, nie dla wszystkich, ale to jest ból i możecie myśleć, że środki przeciwbólowe tutaj zdziałają cuda. To nie jest najlepszy pomysł. Szczególnie dla tych, którzy stwierdzili, że właśnie w tym momencie łykną sobie jakiś środek przeciwbólowy i będzie fajnie. No niekoniecznie. Nie róbcie tego też w trakcie tatuowania. Generalnie nie róbcie niczego bez konsultacji z tatuatorem. Zatem wszelkie znieczulenia, jak jakieś maści, psikacze i inne tego typu rzeczy, też nie róbcie tego sami w domu bez konsultacji z tatuatorem. Jeżeli są to szczególnie duże, kolorowe prace, to wątpliwą jest, ażeby Wasz tatuator zgodził się na tego typu znieczulenie. A jeżeli jest to coś malutkiego i czarnego, no to już nie żartujmy sobie, na pewno dacie radę, nawet jeżeli to będzie jedno z tych miejsc, które w tabeli miejsc najbardziej bolących na świecie znajdzie się w czołówce. Dacie radę, wierzę w Was. Słuchajcie, miejcie ze sobą naładowany telefon. To jest absolutnie, totalnie ważna rzecz. Ale jeżeli nie dacie rady naładować tego telefonu, albo jeżeli okaże się, że no niestety Wasz telefon długo nie wytrzymuje, a nie macie czegoś takiego jak powerbank, to spytajcie studio tatuażu. Być może studio tatuażu ma w swojej ofercie takie powerbanki, które może Wam wypożyczyć. Ja Wam pokażę jeden z takich zestawów, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj mam zestaw kwadrona, w którym jest 6 powerbanków, które mają sobie tutaj oto kabelki i możecie taki powerbank wówczas od Waszego tatuatora wypożyczyć. Zapewne będzie to bezpłatna funkcja, ale jeżeli jesteście studiem tatuażu i mnie słuchacie, to słuchajcie, to jest totalny must have. Moim zdaniem to jest totalny must have, ponieważ no jeżeli Wasz klient, a w tym momencie zwracałam się przez cały ten czas do Waszego klienta, bardzo chciałby po prostu mieć ten kontakt ze światem, albo poczytać sobie książkę na telefonie, albo posłuchać muzyki, która, jak dobrze wiemy, bardzo odpręża, przydałby mu się kontakt z jakąś łącznością, która naładuje ten telefon. To jest, myślę, totalnie świetna sprawa. Jeżeli czegoś takiego w studiu nie macie, to ja Wam bardzo polecam. Taki zestaw powerbanków, tak wyglądających, to świetna sprawa. Jest ich 6, więc jeżeli nie przyda się on Waszym klientom, to na pewno przyda się Waszym tatuatorom, którzy na przykład będą potrzebowali takiego powerbanka, żeby podładować sobie na przykład tablet graficzny, na którym będą mieli projekt, ich własny telefon, czy jakikolwiek inny sprzęt, dla którego powerbank byłby super zbawieniem. Więc weźcie to pod uwagę. Oczywiście link do tego produktu zostawię Wam w opisie poniżej. Poczytacie sobie więcej, ale jak dla mnie
fantastyczna sprawa, totalny must have, jeśli chodzi o nowoczesne, profesjonalne i otwarte na klientów studia tatuażu. Dla mnie kolejną totalnie ważną radą jest to, żeby wziąć ze sobą rozpraszacze, o których mówiłam między innymi przed chwilą. To znaczy, telefon jest super rozpraszaczem, a do niego weźcie słuchawki. Weźcie słuchawki, żeby wszyscy dookoła nie słyszeli, co słuchacie, czy to jest podcast, czy muzyka, czy cokolwiek innego. Weźcie słuchawki i posłuchajcie sobie tego, co Was odpręża, co Was trochę rozproszy od tego bólu, który możecie odczuwać. Nie musicie, ale możecie. Pamiętajcie, weźcie książkę, może macie jakąś małą grę, którą możecie obsługiwać jedną ręką, nie wiem, cokolwiek. Każdy rozpraszać w tym przypadku będzie super. Ja totalnie nadaję się do czytania książki podczas tatuowania, ale są osoby, które uwielbiają czytać w trakcie tatuowania, niektórzy też zasypiają w trakcie tego zabiegu, więc bardzo bym chciała taką osobą być. Wam polecam i Wam życzę. No ale jeżeli wiecie, że to nie jest Wasza przyszłość z tym spankiem podczas tatuowania, to po prostu weźcie coś, co chociaż Was trochę rozproszy. Słuchajcie, możecie też na przykład wziąć sobie poduszkę pod pupę. Ja tak robię. Biorę poduszkę albo pod pupę, albo pod głowę, zależy w jakim miejscu jestem tatuowana. Nie każde studio tatuażu ma ze sobą coś, co Wam gdzieś tam umili siedzenie kilkugodzinne podczas tatuowania, bądź opieranie się o coś naprawdę super miękkiego. Wiadomo, tatuatorzy mają leżanki, podłokietniki itd., itd. To jest teoretycznie miękkie, ale mogłoby być miększe. Zatem, jeżeli macie jakąś poduszeczkę, to nie wstydźcie się jej wziąć. Ja się nie wstydzę. Ja się nie wstydzę, biorę od razu. Jak macie jakiś malutki kocyk i na przykład chcielibyście się przykryć, też se weźcie. Tylko nie róbmy też, wiadomo, z tego tatuowania, z tego zabiegu tatuowania jakiejś wycieczki w góry. Nie bierzcie ze sobą wszystkiego. Tylko takie rzeczy, które mogłyby Wam rzeczywiście pomóc. Spakujecie sobie w jakiś plecaczek. To wszystko będzie w jednym miejscu, ale w razie, kiedy by Wam się przydało, to będzie. I myślę, że takie rzeczy są totalnie ważne, ażeby tatuowało Wam się lepiej. I no cóż, myślę, że to są ostatnie dwa punkty, które dla Was mam. Pierwszy z nich to jest to, żeby uzbroić się w ogromną dawkę cierpliwości. Cierpliwości dla siebie, dla tatuatora, dla wszystkich dookoła. Dlatego, że samo tatuowanie może trwać długo, przygotowywanie może trwać długo. Projekt też często swoje trwa. Rozkładanie stanowiska tak samo. Do wszystkiego potrzeba czasu, więc i Waszej cierpliwości. Wszystko wyjdzie super, tylko musicie być cierpliwi. I ostatnim punktem, który myślę, że zgodzi się ze mną każdy tatuator, to nie bierzcie ze sobą znajomych. Totalnie zapomnijcie o tym, oni nie są Wam potrzebni w dniu tatuowania. To jest Wasz tatuaż, tak jak powiedziałam. I myślę, że nie potrzebujecie ze sobą dopingujących osób. Dacie sobie radę, wierzę w Was calutkim serduszkiem, że ogarniecie to sami. Dodatkowe osoby z wielu względów nie są potrzebne. Przede wszystkim dlatego, że utrudniają one pracę wszystkim innym osobom, które są w studiu. I tak one nie wejdą z Wami na salę do tatuowania, ponieważ jest to miejsce, które musi być sterylne i w którym musi przebywać jak najmniejsza ilość osób. Co za tym idzie, Wy i Wasz tatuator i to jest enough. Więc pamiętajcie, żeby nie utrudniać życia Wam, tatuatorom, którzy pracują w danym studiu, czy menedżerowi, który ma bardzo dużo do ogarnięcia w studiu tatuażu każdego dnia. Zatem nie myślcie tylko o sobie w trakcie przygotowywania się do Waszego tatuażu, ale myślcie również o innych, o tatuatorach, o Waszym tatuatorze i o innych pracownikach salonu tatuażu. Bo jeżeli Wam będzie lepiej, to im będzie lepiej i to będzie takie samo napędzające się kółko. Z tą wiedzą chciałam Was dzisiaj zostawić. Mam nadzieję, że wszystkie moje rady zapadną Wam w pamięć i będziecie mogli do nich sobie powracać, jeżeli tylko o którejś zapomnicie. Mam nadzieję, że ułatwią Wam one życie, a na pewno ułatwią Wam proces tatuowania się. Zatem, tak jak powiedziałam, link do wspomnianego wcześniej produktu zostawię poniżej. Jeśli chodzi o wszelkie rady, o których dzisiaj wspomniałam, również spiszę je dla Was i zostawię w opisie.
A teraz żegnam się z Wami, dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia za tydzień.